Hej serduszka, więc dzisiaj jako wasza stepsis opowiem wam o tipach na loda, część druga. Ale uwaga, wbijajcie na Instagrama, ponieważ TikTok mnie bardzo nie lubi i to wszystko nie jest teraz pewne i tam też będę wstawiać content. Bardzo ważna rzecz, kontakt wzrokowy, dobrze? Cały czas się patrzycie podczas tej czynności, okej? Zapomniałam o tym powiedzieć w pierwszym filmiku, ale to jest istotne, żeby po prostu zrobić te takie sexy oczy. Pokazujecie, jak bardzo go chcecie, te takie, wiecie, lodowe oczy. Nie, przechodzimy od razu do samego pipi, dobrze? Musimy podbudować najpierw atmosferę, wycałować tu na dole, prawda? Uda, brzuch, sutki u mężczyzn też są wrażliwe, też możemy je polizać. I uwaga, błądzimy językiem tu i tam, dopóki nie znajdziemy się na szczycie wieży, okej? Dźwięki, dobrze? Pokazujemy ten cały entuzjazm, ale nie tylko. Sapanie, szybsze oddychanie. Również pokazujemy, jakie my jesteśmy po prostu napalone. Ten cały entuzjazm. Po prostu to jest najlepsza rzecz, którą trzymamy w rękach, którą trzymamy w buzi. Mówimy rzeczy typu, czy ci się podoba, czy tak jest w porządku, ale jesteś duży, ale jesteś twardy. Serduszka, nigdy nie mówimy rzeczy typu, Jezu, już chcę mieć to za sobą, czy już nie mam siły, czy już po prostu mi się nudzi, czy nie wiem, boli nas tutaj, wiecie, od tego Nigdy tego nie mówimy. Zamiast tego zmieniamy kąt albo mówimy, słuchaj, już chcecie mieć w sobie, jestem taka napalona, już nie mogę się doczekać, okej? I wtedy przechodzimy do tiruriru, a jeżeli to już jest finał wszystkiego, to mu komunikujemy, chcę, żebyś dla mnie doszedł zaraz i tak dalej. Wybieracie miejsce na ciele, gdzie ma dojść, czyli na przykład dojdź mi na piersi, dojdź mi w buzi, okej? I uwaga, podczas możemy nagle zrobić mały cyrk, czyli obracamy się, okej? I robimy takie ala 6-9, ale uwaga! Nie pozwalamy mu siebie jeść, tylko, że tak powiem, jesteśmy tak, prawda, tutaj mamy pipi, w ten sposób stoimy i zaczynamy siebie dotykać przed jego oczami, przed jego buzią, żeby mógł wszystko zobaczyć, poczuć i w tym samym momencie robimy swoje, okej? Wasz język słoneczka ma być rozluźniony, nie robimy takiego jakiegoś twardego badyla, okej, który nam wystaje z buzi, tylko płaściutko, wszystko ma być mięciutko, jak taki, wiecie, kotek po prostu. Okej? Możemy też spróbować leciutko go zedżować parę razy, prawda? Czyli nie pozwalamy mu od razu, tylko 3-4 razy tak puszczamy, przestajemy, kiedy ma właśnie i znowu zaczynamy. Buziaczki.